Panie premierze, księże biskupie, szanowni księża, organizatorzy, szanowni państwo, wojewoda kujawsko-pomorski z ogromną radością i satysfakcją objął patronat nad tym kongresem, bo tematyka jest tematyką, co tu dużo przekonywać, wręcz fundamentalną i ważną, bo nawet historia naszego narodu pokazuje, że alkohol i rozpijanie Polaków były ulubionym instrumentem tych, którzy nam źle życzyli, wszelkie maści okupantów, zaborców, i to już powinno nam w naszej zbiorowej świadomości dać do myślenia, że jeżeli obcy, którzy nam źle życzyli, korzystali z tego instrumentu, to my powinniśmy być od tego jak najdalej. To jest bardzo trudna problematyka. Ja jako młody człowiek byłem uzależniony od nikotyny, więc coś na temat samej filozofii uporania się z nałogiem wiem. 27 lat, ani jednego papierosa, jestem z tego bardzo dumny i znam to słodkie uczucie zwycięstwa nad samym sobą. Zwycięstwa, które jest jednym z największych zwycięstw, o jakie możemy się pokusić. Także nie przedłużając zbytnio, chciałbym życzyć jak najlepszych owoców tego spotkania i serdecznie dziękuję za możliwość bycia tutaj i zabrania głosu. Dziękuję.